O Kamionce, niewielkiej wsi w powiecie nidzickim, 25 maja można było usłyszeć w całym kraju, a to za sprawą festynu naukowego przygotowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, którego gościem honorowym był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Dziś nasza uczelnia organizuje tutaj festyn naukowy, który jest organizowany w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów. Bardzo cieszymy się, że tu w tym uroczym miejscu możemy się spotkać, bo już w czasach starożytnych myślicieli powtarzano, że nie tylko samoobrazem człowiek żyje, dlatego tym bardziej cieszę się, że uroki, pogoda sprzyjają i cieszymy się, że możemy się tutaj wszyscy spotkać. Dzisiaj też spodziewamy się gościa specjalnego, którym jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, który również specjalnie na zaproszenie naszej, jak i garncarskiej wioski przyjedzie spotkać się z uczestnikami naszego projektu. Festyn o naukowym charakterze był okazją dla młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego do zaprezentowania swoich projektów i dokonań naukowych, a także wzięcia udziału w licznych warsztatach. Dzisiaj gościmy tutaj między innymi uczestników naszego projektu. Są to głównie laureaci konkursów i olimpiad organizowanych w ramach naszego projektu i dzisiaj będą mieli możliwość zaprezentować się ze swoimi projektami edukacyjnymi, jak również będą brali udział w ponadregionalnym etapie olimpiady. Dzięki uprzejmości garncarskiej wioski również wezmą udział w szeregu warsztatów, m.in. z kowalstwa, garncarstwa, zdobienia witraży. Prezydent na zakończenie prezentacji podziękował za zaproszenie, jak również wyraził zadowolenie z faktu zainteresowania nauką wśród młodzieży. Poruszył także zagadnienie problematyki ekologicznej. Chcę podziękować, cieszę się, że jest zainteresowanie naukowe, tak to powiedzmy, także i problemami energetyki, tylko mam serdeczną prośbę, żebyście jednocześnie czuli się odpowiedzialni za to, żeby pilnować tutaj we wszystkich gminach, powiatach i w województwie, żeby tych wiatraków za dużo nie postawiono, bo niewątpliwie największym skarbem tej pięknej krainy jest krajobraz. I warto o niego dbać, nie zabudować całego krajobrazu wspaniałych i Warmii, i Mazur wiatrakami, choćby nawet najbardziej ekologiczny. Prezydent Bronisław Komorowski podczas zwiedzania garncarskiej wioski odwiedził również pracownię garncarską, gdzie zostawił pamiątkowy odcisk w swojej dłoni. Jest! Proszę bardzo.